Cześć. Być może Ty również zastanawiasz się nad tym, jak szybko następuje dyfuzja innowacji w WordPressie. Jak szybko nowe wersje stają się rzeczywistym rdzeniem stron internetowych. Na tak postawione pytanie odpowiadamy w najnowszym raporcie na temat stanu WordPressu w Polsce. Zapraszam Cię na bloga cyberfolks.pl. Znajdziesz tutaj artykuł na temat wersji WordPress w Polsce w marcu 2021 roku. Przeanalizowaliśmy 1 400 000 domen. Przy okazji udział WordPressów na rynku systemów CMS zwiększył się do 66,4%, a więc mamy prawie 0,5% wzrost względem poprzedniego miesiąca. Jestem osobiście przekonany, że w tym roku WordPress ma szansę zaatakować poziom 70%. Jaka wersja WordPress dominuje dzisiaj w polskim internecie? Otóż bardzo ciekawa rzecz stała się w marcu, ponieważ w marcu, konkretnie rzecz biorąc, popatrzmy, 9 marca, o zobacz, tutaj jest ta data, może ja to powiększę troszkę, 9 marca wypuszczono WordPressa 5.7 i ten WordPress 5.7 w naszym marcowym badaniu stanowi już 10%, to również troszkę powiększę, o 10%. Hej, to znaczy, że minął niecały miesiąc, badamy tutaj polskie strony, no zwróć na to uwagę, badamy polskie strony i minął niecały miesiąc, a już mamy 10% udział w systemach WordPressowych. Także ta dyfuzja innowacji no nie następuje w skali dni, ale jak widać w pierwszym miesiącu po wypuszczeniu WordPressa 5.7 jest to 10% WordPressów. Ja myślę, że to jest dobry wynik. No i czekajmy, co się stanie w kwietniu. W kwietniu tych WordPressów 5.7 spodziewamy się na pewno jeszcze więcej. Wróćmy do raportu. Więc dominującą wersją cały czas jest wersja 5.6, czyli ta wersja poprzednia, aczkolwiek wersja 5.6 też jest stosunkowo świeża i niezmiennie na drugim miejscu mamy wersję 4.9 i tutaj warto nadmienić, że wersja 4.9 pochodzi z, uwaga, listopada 2017, także jest to wersja bardzo, bardzo stara. No i to jest ta ostatnia wersja przed Gutenbergiem, więc prawdopodobnie dlatego jest taka popularna, jest to taki bastion obrony tych, którzy nie chcą przejść na Gutenberga. W raporcie znajdziesz również informacje na temat penetracji SSL-ami i okazuje się, że najwyższy poziom, 68%, reprezentują właśnie te strony na WordPress 5.7. Oznacza to, że nowo tworzone strony, te w oparciu o WordPressa 5.7 oraz właściciele tych stron, którzy zupdate'owali się do wersji 5.7, dbają o bezpieczeństwo swoich stron w sposób ponadprzeciętny i ten poziom penetracji, najwyższy z dotychczas zmierzony chyba w polskim internecie, świadczy tutaj bardzo dobrze o poziomie takiego podejścia do bezpieczeństwa stron internetowych. Osobiście jestem przekonany, że już wkrótce, również jeszcze w tym roku, zobaczymy tutaj poziomy penetracji przekraczające 70%. Daj znać, co o tym sądzisz. Napisz w komentarzu poniżej, czy Twoim zdaniem to 10% tempo dyfuzji innowacji to jest dobre tempo, czy może słabe tempo? Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Jeśli chcesz porozmawiać o WordPressie, czy w ogóle o internecie, zapraszam Cię serdecznie również na naszą stronę internetową oraz do dyskusji na privie przez mój profil na LinkedInie. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych materiałach.